180. Niezwykle ciężko jest przedstawić krótko dzieło tak monumentalne jak Long Halloween. Śmietnik Long w tytule jest tu jak najbardziej na miejscu, ponieważ jest to historia długa zarówno objętościowo, jak i pod względem czasu akcji. Komiks ten powstał w dawnych dobrych czasach, kiedy Leba można było uznać za świetnego scenarzystę, nim popadł w manierę robienia komiksów w stylu najlepsi na świecie, bo tak, jak to określił Japon. Duet Leb Sale pracował ze sobą już wcześniej, także przy Batmanie i znali się na rzeczy. Akcja została osadzona w millerowskim roku pierwszym, wkrótce po wydarzeniach, jakie rozegrały się w tamtej historii. Wszystko jest nowe i świeże. Jim Gordon jest jeszcze rudy, a nie siwy. Batman nadal nie wie, kto ukrywa się pod maską Catwoman, a prokurator okręgowy Harvey Dent to kochający mąż i prawdziwy przystojniak. Zaczyna się niepozornie od zabójca siostrzeńca jednego z najpotężniejszych gangsterów Gotham. Rzymianin Falcone oczywiście podejmuje na tym etapie własne śledztwo, Gordon własne, aczkolwiek mniej zaangażowane. Swoje własne także zaczyna Batman. Harvey Dent zaś... No cóż, Harvey Dent robi to, co uznaje za słuszne. Tymczasem mijają dni, tygodnie, przechodzą zwolna w długie miesiące. Nadchodzą kolejne święta, a każde z nich znaczone jest kolejnym trupem. I coraz trudniej znaleźć wskazówki, kto może być świątecznym zabójcą. Tropy wskazują na coraz to inne osoby. W długim Halloween pojawia się wielu dobrych znajomych ze świata Batmana. Jest oczywiście Catwoman, grająca niepośrednią rolę, przewijająca się przez życie zarówno Mrocznego Rycerza, jak i Bruce'a, wplątana w rodzinę mafijną. Wraca zaniedbana, chociaż bardzo barwna postać, jaką jest Calendarman. Pojawiają się Riddle i Joker, ale gwiazdą tej układanki jest bez wątpienia Dent. Po mistrzostwu został tu zrealizowany kolejny raz motyw przemiany Denta w Two-Face'a po zamachu na sali sądowej, gdzie został oblany kwasem i trwale oszpecany. Ale to zdarzenie to tylko kulminacja pewnego procesu. Podobnie jak w rewelacyjnym The Eye of the Beholder, Helfera i Sprouse'a, tu przemiana zaczyna się dużo wcześniej. Obserwujemy Denta, jak po cichu zazdrości Batmanowi swobody działania. Widzimy, jak coś mrocznego i strasznego wciąga go i popycha do działań zupełnie nieprzystających do prokuratora okręgowego. W tym wszystkim jest jeszcze ogromna masa wątków pobocznych, bo w końcu Vitti i Falcone to ogromne mafijne klany, zaś Dent i Gordon mają rodziny, przyjaciół, znajomych. Długie Halloween to parada dziesiątek barwnych postaci. Naprawdę trzeba się pokłonić przed rozmachem wizji Leba. Graficznie jest to arcydzieło wymykające się ocenie. Tak jak Keith, taki Sale jest artystą charakterystycznym. Albo ten styl się podoba, albo odrzuca. Jego wizja Mrocznego Rycerza jest naprawdę mroczna, jakby nierzeczywista, odrobinę demoniczna. Sale z niezwykłą łatwością przeskakuje od szczegółowych, drobiazgowo dopracowanych kadrów do kompletnych uproszczeń. Jego kreska jest nadzwyczaj dynamiczna, miejscami może sprawiać wrażenie, jakby żyła własnym życiem. Dodatkowo włożył tu swój talent Gregory Wright, który w gronie kolorystów naprawdę się wyróżnia. Operuje kolorem z wyczuciem, ale i z pewną dozą szaleństwa, świetnie uzupełniając wizję artysty. Od kompletnej kakofonii barw przechodzi nagle do całych sekwencji, w zasadzie monochromatycznych. Jest to coś, co można oglądać w kółko godzinami, przewracając strony. 368 stron. Tu nie ma co wijać w bawełnę. Długie Halloween to jedna z tych rzeczy w historii Batmana, bez której tracimy część jego wizji. To bohater stworzony z elementów, niczym wielofacetkowy kamień, z każdym obrotem ujawnia inną stronę, inną wizję, inny portret stworzony przez kolejnego twórcę. Ale całkiem możliwe, że Mroczny Rycerz Leba i Sale'a to jeden z najważniejszych nietoperzowych typów. W tym samym szeregu co wizje Fingera i Kane'a, Millera czy Adamsa. Absolutnie lektura obowiązkowa.